Dziś wyprawa, no nie do końca na wyspy Boroboro, ale dalej na Wielką Wyspę. No, jademy, a wręcz płynemy do Irlandii. Ja w Irlandii był, no, sporo razy i tak zawsze się zastanawiam, co bych mógł ugotować najlepszego, co w Irlandii jest. A wiecie o tym, że jest, jakby nie było, mięsożerca. W Polsce uwielbiamy różnego rodzaju gulasze. No i tam jest taki bardzo, bardzo znany Irish stew, robiony na ciemnym piwie lub na Guinnessie, dużo warzyw korzennych. Irisze uwielbiają mashed potato i pieczywo, a ja zrobię z ziemniakami w mundurkach. Dosyć szybko się go robi, ale za to długo sobie pyrka. Pierwsze co, no to bardzo dobrej jakości mięso wołowe. Ją mam górnozrazowo, ona jest dosyć fajna. Mogę sobie wziąć troszeczkę papierowego ręcznika, cyk, i ją troszeczkę sobie osuszyć. Te kostki, które kroimy, muszą być dosyć wielkie, nawet takie 2-3 centymetrowe, bo przez ten proces duszenia one się nam będą stopniowo kurczyć. Jak zrobilibyśmy małe kosteczki, to by nam się wszystko zgubiło, rozleciało i zrobiłoby się taki, nie wiem, bym powiedział Irish leczo. Do tego się nadaje fajnie nóż szefa. Kroimy sobie na przykład wzdłuż włókien. My nie musimy usuwać żadnych takich kawałków tłuszczu, niczego, bo przez te 2,5 godziny tak naprawdę on się zrobi mięciutki. O, coś takiego. Dosyć wielko. W środku poprzerastano, ale tego się nie musimy bać, tego tłuszczu, bo on właśnie nada nam taki fajnej kleistości. W międzyczasie, jak tutaj sobie te kosteczki kroję, to mogę wziąć i już sobie patelnia rozgrzać. Dodajemy troszeczkę jeszcze oleju rzepakowego. O co chodzi w mięsie wołowym i przy pieczeniu i przygotowaniu do samego gulaszu? Jeżeli będziemy mieli go za dużo, nie wiem, powiedzmy taco hołda, to musimy użyć dosyć szerokiej patelni, bo w tym wypadku, jak dorzucimy wszystko, to nam się temperatura obniży i ten gulasz się praktycznie nie przysmaży, nie zetną się włókna i białka, tylko zacznie nam się dusić, a tego nie chcemy. Możemy zrobić takie coś, że będziemy wrzucać po 5-6 kawałków i obracać i tak stopniowo. No i taka dosyć ważna czynność, którą musimy zrobić, to leciutko opruszyć, leciutko mąką, ale nie dużo, bo ta mąka też nada nam jednak takiej gęstości. Czyli cyk. I sobie tutaj delikatnie, o, patrzcie, nie za dużo, to są takie, nie wiem, może 2 łyżki, ale to maks już. Lekko go tutaj poobracony. No i możemy wszystko powolutku sobie wrzucać na tłuszczyk. I tu już wiemy, że jest piana i że ten dźwięk jest taki, jak potrzebujemy, czyli co? Idealnie nam się obsmażył. Na pewno żeście zauważyli, że nie po solu i nie po pieprzu. Nie potrzebujemy. Dodajemy tyle jeszcze innych różnych składników, że tak naprawdę po dodaniu naszego Worcester sosu, piwa, selera, marchewki, wtedy sobie dosolimy. Myślę, że ta patelnia jest idealną na taką rodzinę, bych powiedział, 3-4-osobową, bo jak tak liczę, to spokojnie na ta ilość 700 gramów gulaszu całą familię się poje. Nie obracamy tego mięsa w trakcie, tylko po prostu sobie bierzemy jakiś, o, przyrządki, sprawdzamy, czy nam się same odlepiło. I dopiero jak nam się wszystko same odlepi, to przerastamy na drugą stronę, ale to tak myślę, że po lekko 4-5 minut nawet z każdej strony, żeby nabrało nam tego fajnego złocistego koloru. Warto używać takich mięs, które są bardziej przerastane, bardziej tłuste. Nie wybierajmy tych chudych. Wybierzmy górnokrzyżowo, górnozrazowo. Te mięso wtedy całkiem inaczej się zachowuje. I tak wspominam, pomiędzy tym włókna robią się takie kleiste, naturalnie. Mięso obsmażone. Zobaczcie się, o jaki kolor mi chodziło. Dokładnie taki. Możemy tutaj wyłączyć na razie nasz palnik i wziąć nasz garnek, który naprawdę idealnie, ja to nazywam nawet brytwanka, taką jak była u babci.
Tak, mięsko. Jeszcze możemy jeszcze fajnie mieszać. O! Też pomoże wylądować w naszej brytanie. Tłuszczu i patelni nie czyszczymy. Będziemy ją cały czas wykorzystywali do obsmażenia jeszcze naszych warzyw. Mamy tutaj, ja to nazywam dinks, a dinks to jest wszystko. Ale w tym dinksie, czyli w tej górze, mamy malutką dziurkę. Ona ma dosłownie 2 mm. Jak robimy gulasz, taki tak zwany taki slow cook, czyli 2 godziny, jednak co chwila musimy też pilnować, czy czasem nam ta woda nie odparowała, lub na przykład dolewamy wina. W naszym wypadku stouta. I tutaj do tego nalewamy takiego płynu, jakiego chcemy, zamykamy, w środku tworzy się podciśnienie, czyli działo troszkę jak taki szybkowar, a nie musimy tego cały czas otwierać, bo przez ta mała dziurka kapie nam płyn i nawadnia nam mięso, czyli piękne marchewki. Obieramy je, bierzemy jakąś obieraczka, tutaj do ręki, pyk, raz, dwa, o, to idzie szybko. Te słupki marchewki są troszeczkę większe, żeby nam się całe nie rozpadły, żeby cały czas w tym gulaszu były widoczne, jak będziemy jedli nasz gulasz. No i co trzeba pamiętać? Wszystkie twarde warzywa, typu na przykład marchewka, dajemy wcześniej, a seler naciowy ląduje troszeczkę później. I kroimy coś takiego. Tak, obracamy. Tak, obracamy. Tak, obracamy. Tak, tak, tak. A to sobie nawet zostawimy, bo to fajnie wygląda. Marchewka możemy już wcieknąć, niech ona się tutaj powoli już robi, już skwerszczy. W międzyczasie cebula. Też duże kawałki, mniejszy nożyk. Tu gdzieś jest taki fajny, pośredni, ja go uwielbiam. Moja żona też go kocha. O, to jest taki pomiędzy, ani za wielki, ani za mały. Właśnie do dokrejenia jakichś warzyw, obierania cebuli, to jest idealny. I wielkie kawałki cebuli. Trochę już pomiecemy. Tak, teraz czosnek. Żeby uwolnić z niego wszystkie takie zapachy i olejki eteryczne, to pamiętajmy, biorę tak. Teraz na takie większe kawałki do środka. Możemy to wrzucić. Gdzieś tu zostało 2-3 pomidorki. Obsmażyć. O, jak fajnie. Jak to już nabierze takiego koloru i na samym dnie nie będzie żadnego tłuszczu, tego fetu, czyli to jest moment na dolewanie następnych składników. Fajnie jest dodać jakiegoś płynu. Pierwszym płynem, który dolejemy, to jest stout. Może być piwo ciemne porter. Irish stew, no to wszyscy wiemy, gulasz irlandzki to tylko na Guinnessie. My nie dodajemy dzisiaj Guinnessa, bo nie są my w Irlandii, tylko w Polsce. Tego polskiego stouta dodajemy na razie niedługo. Jakieś 100 ml i czekamy, aż nam teraz tutaj obtoczy warzywa nasze i po części odparuje. Tutaj piwko już prawie że odparowało. No i taki dodatek, bych powiedział, typowy wyspiarski, czyli Worcester sauce słodko-octowaty, który diametralnie zmieni smak naszego gulaszu. Dodajemy jakieś 25 ml. I dodajemy troszeczkę pomidorów. Unikajcie oczywiście ketchupu. I teraz możemy naszą kochelką wszystko połączyć, wszystkie smaki, dać temu dosłownie minuta. Wszystko przerzucimy do naszej magicznej brytwanki. Jak widać, troszeczkę nam płynów odparowało. Możemy teraz dodać naszego stouta. I teraz wszystko możemy przełożyć do naszego garnka, który jest naprawdę idealny. Zobaczcie, jak to się zrobiła glazura, jak to wygląda. One są te warzywa w całości przesmażone. Teraz nam się szpatułka przyda, żeby fajnie wszystkie smaki wyciągnąć. Nalejemy sobie wody, wymieszamy. O. Pamiętajmy, żeby nasz gulasz na samym początku był cały zanurzony.
no bo w trakcie jednak cały czas będzie płyn odparowywał w jakimś stopniu i wtedy ten gazik pod spodem, najpierw to zagotujemy, ale potem zmniejszamy dosłownie na minimum. Zamykamy go i chcemy, żeby cały czas nam tam coś kapało do środka i nawadniało go lekko. Troszeczkę wody i troszeczkę piwa. Typu stout, niedużo. O, możemy pokroić sobie jeszcze seler naciowy, który wyląduje też w gulaszu, tylko pamiętajmy, że to jest warzywo, które jest stosunkowo szybko miękkie, a zarazem chcemy, żeby została jakoś chrupkość w tym gulaszu, żeby był taki balans, coś miękkiego, coś chrupkiego, więc tak naprawdę nasz seler naciowy dodajemy na ostatnie może 20-30 minut, ale to maks. Też w takie lekkie skosy, ale już troszeczkę mniejsze, bo pamiętajmy, że to warzywo dosyć szybko jest miękkie, a nie chcemy też, żeby nam zdominowało nasz gulasz. No i wszystko mamy przygotowane, ją nalał do pełna, a tutaj już jakieś 3 mm nasz stan wody się zmienił. No minęła godzina 40, czyli praktycznie nasz gulasz będzie troszeczkę wcześniej. Seler naciowy. Jakoś tak niedużo. O, wystarczy. No oczywiście, pieprz. I teraz jeszcze możemy dosolić wszystko porządnie. Na pewno się zauważyli, że nic nie mamy do tego. Mamy, bo ja już sobie ziemniaki ugotował. Ten gulasz idzie w stylu irlandzkim, a ja uwielbiam kartofle w mundurkach. A czemu będą o kartoflach w mundurkach? Dlatego, że cały smak i witaminy zostają nam w ziemniaku. Jak obierzemy go całego, to wszystkie witaminy i smak, puf, wszystko idzie w woda. A my będziemy mieli tego ziemniaczka takiego sote, ale za to przycisnęmy go trochę widelczykiem i on się połączy z tym naszym sosem. Ja już mogę tutaj gulaszek nasz zgasić. Jest już bez gorący. Naciskamy, żeby się rozleciał. I drugi tak samo. Gulasz mamy wyłożony na talerzu, ale co jest ważne, to ja uwielbiam te marchewki z tymi szypułkami. To pięknie wygląda. Troszeczkę pietruszki. I tak jak wspomniał na początku, troszeczkę naci selera. Wygląda to może nie przepięknie, ale to jest naprawdę kwit esencja Irlandii. Co kęs byście chcieli więcej? Ja się nie powstrzymia, skosztuję i nawet wam chcę pokazać, jak to mięso wygląda. Patrzcie,